Czy Agnieszka Grochowska to John Wick w spódnicy? Co? Czy wypada ona lepiej niż Jennifer Lopez w filmie Matka? Czy Dzień Matki, bo o tym filmie oczywiście mowa, to dobre kino? Jakiś czas temu recenzowałem film z Jennifer Lopez pod tytułem Matka, którego fabuła jest bardzo podobna do filmu Dzień Matki. Gdyż o co tam chodziło? Ogólnie chodzi o to, że była agentka CIA, KGB, ZUS-u, PKP czy jakiejś tam innej trzy literówki. Powraca po latach do czynnej służby, ponieważ jej córka jest zagrożona, krótko mówiąc. I tak samo, prawie tak samo jest tutaj, bo co prawda Grochowska nie wraca do czynnej służby, ale jak najbardziej, jej dziecko jest porwane, zagrożone i trzeba coś z tym zrobić. Tyle mi się wydaje, tytułem wstępu nie ma co omawiać więcej, bo nie ma takiej potrzeby. Właśnie od tej fabuły zacznę. Od dawien dawna, jak mieliśmy już w Polsce kino akcji, to był to rzeczywiście na poważnie, wiesz, albo Pasikowski, albo jakiś tam Patryk Wega, coś się działo, szczelanie, były bluzgi i w ogóle. Swój postrzelam! A tutaj mamy do czynienia z czymś innym, to znaczy twórca, reżyser postanowił, okej, a co by było gdybyśmy postawili na kino gatunkowe? Jak najbardziej, zrobię film akcji, ale przybiję tutaj swoją pieczęć, to znaczy przerysujemy postacie, będą one troszeczkę inne, z fabułą niewiele się da zrobić, bo tak naprawdę od pierwszej minuty dokładnie wiemy, kto jest dobry, kto jest złolem, tak akurat się ułożyło, wiemy, kto zdradzi, kto nie zdradzi, tak naprawdę można się już bardzo szybko domyśleć wszystkich zwrotów akcji i co się będzie działo, więc akurat tutaj niczego nowego nie wymyślono, jak najbardziej tutaj nic ciekawego w tym aspekcie się nie dzieje. No nie specjalnie ma zwrotów akcji nagle, o proszę bardzo, a tego rzeczywiście w John Wicku, tego w Panu Zemsta, Oldboyu, jak zwał, w Dniu Matki nie było. Nie, no rzeczywiście to wszystko już było, ale sam sposób, jaki ten film został zrobiony, jak te postacie są nakreślone, to jest rzeczywiście coś innego, bo twórcy stwierdzili, okej, przerysujemy tutaj tyle, naprawdę tyle brakowało do pastiszu, do autoparodii i rzeczywiście jest to zrobione bardzo interesująco, gdyż, nasza główna bohaterka, Grochowska, jeżeli widziałeś film z J.Lo, no to o niebo, naprawdę Grochowska o niebo lepiej wypada od J.Lo, jeżeli chodzi o sceny walki. W ogóle jakie to są sceny walki? Akcja z marchewkami, akcja z jajkami, no po prostu jest to jest poezja, to rzeczywiście jest coś pięknego. Tego w polskim kinie jeszcze nie było. To jest nowum, tak samo jak jakiś czas temu mówiliśmy o horrorach, o slasherach, że rzeczywiście tego nie było w polskim kinie. Teraz mamy film akcji, tak, z wielkim przymrużeniem oka, ale czegoś takiego nie było. W końcu sceny walki wyglądają jak sceny walki. Ludzie się biją, ludzie się napaszają. Wiem oczywiście, że jest kilka scen, które mogłyby jak najbardziej być nakręcone inaczej, ale od czegoś trzeba zacząć, więc rzeczywiście bardzo mi się podoba, że w końcu ktoś stwierdził, zaszalejemy. Wiadomo, nie ma tutaj Lindy, Szyca, Adamczyków, Karolaków i tak dalej, nie ma po prostu wielkich nazwisk, mimo że są aktorzy, których będziesz kojarzyć z różnych programów, z seriali, z kabaretów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podoba mi się, że twórcy stwierdzili, postawili, okej, zaryzykujemy, zobaczymy, Netflix im zawierzył, więc dziękuję bardzo za to Netflixie. Bo jak już mówiłem wcześniej, nie jest oryginalna, ale tutaj dużo dzieje się w warstwie wizualnej. Bo w końcu ktoś sobie zadał trud, żeby w polskim kinie, jak już mówiłem wcześniej, była choreografia do scen walk. I to nie jest to, że wiesz, jest jeden, drugi facet, jedno, drugie uderzenie, dziękuję bardzo, koniec. Nie, tu mamy całe sekwencje i biją się wykorzystane marchewka jako broń. A czemu, żeby nie? Kto mi zabroni? Puszka po piwie? Właściwie puszka z piwem. Wiadomo, że cięższa? Pewnie, że tak. Nie ma jak najbardziej problemów w tym. I podoba mi się ta kreatywność, że twórcy jednak postanowili, zobaczymy, może będzie, bo to nie zawsze musi być ten facet. Słuchaj, kolego! I to naprawdę wtedy nie wyglądało przekonująco, a teraz rzeczywiście pod względem technicznym ten film mi się bardzo podoba. No, prawie bardzo mi się podoba, bo jest kilka scen, które według mnie są głupie. Są debilne. Nie, dosłownie są debilne. Wyobraź sobie taką scenę. Nasza bohaterka bierze kałacha i zaczyna strzelać. Ona jest zawodową, brała udział w akcjach NATO, jestem jakąś super, super ekstra, wiadomo, John Wick, nie? Jest rewelacja i nagle zaczyna strzelać do ludzi, tam jest trzy samochody, stoją ludzi, strzela mnóstwo i tam ludzi, nikogo nie trafia, wywala dwa magazynki. Jak to było zorganizowane? Ponoć się strzela seriami, ale wywala dwa magazynki, nikogo nie trafia. Po czym mamy osobę z drugiej strony, która bierze pistolet, tam taka sama odległość i proszę bardzo, i nagle trafia i jest jazda. Ale o co chodzi? Kolejna scena jest, jedna osoba ma pistolet, ucieka, odjeżdża van, czy tam jakaś furgonetka, jak zwał, tak zwał, i nagle się udaje, słuchaj, stoisz z tyłu, furgonetka odjeżdża i udaje się, bo linia prosta, udaje się trafić w przednią oponę.
Ja rozumiem, że jest kilka takich scen, twórcy mogliby zrobić lepiej, dobrze, twórcy mogliby zrobić to lepiej, bardziej sensownie. Wyszło jak wyszło, ale też te trzy sceny, właściwie dwie sceny, bo tamto scena nie mogą nagle przekreślić. To jest tylko jedna ważna sprawa. Czy ty to kupujesz? To znaczy, czy jak najbardziej kupujesz filmy o Johnny Wicku, kupujesz Niezniszczalnych z Sylwkiem Stallone, wiesz, filmy, krótko mówiąc, z cyklu Zabili go i uciekł. Rzecz cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł. Czy jednak nie? Czy jednak chcesz czegoś poważnego? Filmy Pasikowskiego to jest to, na czym się wychowałeś, to co lubisz, musi być rzeczywiście wszystko, musi się zgadzać. No to jeżeli tak, nie, to nie jest film jak najbardziej dla ciebie, odpój sobie, nie ma co oglądać, ale jeżeli lubisz się bawić filmem, podoba ci się, jeżeli twórca stwierdzi, ok, rzeczywiście pobawimy się konwencją, będziemy delikatnie próbowali nie przerysować, no to tak, to jest kino dla ciebie. Nie jest to film, jak mówiłem, dla każdego, nie jest to też film wybitny, o tym powiem za chwilę, ale jest to kino, które spokojnie, no dzisiaj jest Dzień Matki, można Dzień Matki obejrzeć ze swoją mamą. Może niekoniecznie, wiadomo jakie jest przesłanie, że matka, dzieci, no rodzina jest najważniejsza, bardzo uniwersalne przesłanie i chciałbyś, że jest, no pewnie, że tak, no to się rozumie samo przez się, jest to co prawda tutaj wyłożone bardzo patologicznie, no ale cóż, takie jest przynajmniej w tym momencie, ten konkretny gatunek, tak jest polskie kino na takim etapie, że no... Wyżej nie podskoczymy, ale dobrze, że od czegoś zaczęliśmy. Jak już mówiłem wcześniej, Agnieszka Grochowska jako bohaterka bardzo mi się podoba. Poświęcenie naprawdę, bo to widać, że dedykacja była, że mnóstwo czasu. Zresztą nie jeden film widziałem, nie jedne wycięcia, sceny zza kulis, więc wiem jak wygląda praca z kaskaderami. Wiem rzeczywiście, że ta choreografia to jest dużo, dużo, dużo pracy. A poza tym pięknie te sceny zostały oświetlone i... Tego brakowało rzeczywiście w polskim kinie. Tu mnie bardzo Agnieszka przekonuje, ale jako matka nie. Niespecjalnie ją kupuję, naprawdę. Rzadko mogę powiedzieć, słuchaj, Agnieszka, jesteś lepszą aktorką w scenach walki niż J-Lo, bo akurat J-Lo była beznadziejna. Czemu porównuję te dwa filmy? Bo fabuła jest praktycznie rzecz biorąc identyczna. Nawet pewne rozwiązania się zgadzają tak samo tam, jak i tutaj. Sceny są, no, nie to, że identyczne, no bo wiadomo, że nie, ale po prostu w pewnym momencie to się dzieje i tutaj, więc jak najbardziej to się zgadza. Więc tak, jak najbardziej, kaskadersko dobrze, ale jeżeli chodzi o już o sam przekaz, no to już niespecjalnie kupuję. Również ja wiem, że taki był koncept, taki był zarys tych Zuoli, że oni są na maksa naprawdę przerysowani, tak, że tak jak mówię, ta cienka czerwona linia mało brakowało, byłaby przekroczona, ale nie, naprawdę, czy to Woltomierz... W ogóle jakie ksywy mają, czy to Woltomierz jeden, drugi, no nie, akurat ich nie kupuję, jak dla mnie to bardziej są rozpieszone dzieciaki, które troszeczkę za dużo się naoglądały filmów o wojowniczych, jego wojowniczych żółwych ninja, ubrały dresy kreszowe z lat 90. i stwierdziły, okej, my będziemy mocno, dobrze, grubo jechać, bo nawet kiedy Woltomierz ten z tymi paralizatorami próbuje być twardy, próbuje być straszny, próbuje być jak Tommy Lee Jones w Ściganym, no to nie, nie wychodzi mu to, ja wtedy oglądam i myślę, rzeczywiście rozumiem koncept, wiem o co chodziło, ale nie tędy, naprawdę nie tędy droga, więc Zuole prawie wszyscy, bo pojawiła się Jovita Budnik, którą z początku nie poznałem, tak rzeczywiście, no ma perukę i to wszystko widać i dosyć konkretna charakteryzacja, ale mówię, ja tę panią skądś kojarzę. Przepraszam bardzo. A czy pan śpiewa ten przebój, kocham się? No i rzeczywiście, Jovita Budnik jest świetna, naprawdę. Mimo, że... A nie będę tego mówił, czego nie robi, ale Jovita Budnik jest naprawdę dobra, przekonująca. Chyba jeden z najlepszych punktów, jeżeli chodzi o aktorski, oczywiście aspekt tego filmu. Syn naszej głównej bohaterki? Okej, to jest jego pierwsza rola filmowa. Domyślam się, że więcej pewnie ich nie będzie, jakiś taki... epizod się przydarzył, no i rzeczywiście tak to wygląda, bo chłopak się pojawił. Domyślam się, że akurat w jego przypadku najważniejsze były warunki fizyczne. Będziesz oglądać film, zobaczysz czemu, bo to akurat musiało się wszystko spinać, ale czy film całościowo jest to jakościowe dzieło, jest to rzeczywiście coś, co warto obejrzeć? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Powiem w ten sposób, jeżeli... Tak jak już mówiłem wcześniej, jak nadmieniłem, jeżeli lubisz filmy i cenisz sobie John Wick, weź poprawkę, oczywiście zachowuję wszelkiego rodzaju proporcje, bo wiadomo, budżet, inne możliwości finansowe, to tak, jak najbardziej, a jeżeli chcesz kino
przy ziemi, które mocno stąpa po gruncie, nie, to jak najbardziej dla ciebie. Ale ja ten film jak najbardziej kupuję. Moją ocenę możesz zobaczyć na filmie, możesz sprawdzić, jaką tam wystawiłem. Domyślam się, tak naprawdę będzie zależało od nas, od tego, czy będzie łapka w górę, czy dwie łapki w górę, bo dokładnie, czy łapa w dół, też wiadomo, takie oceny Netflix, mamy możliwość tak oceniać filmy na Netflixie. Jeżeli będzie się zgadzała ilość tych łapek w górę i czas wyświetlania, no to będzie druga część, bo akurat film zostawia bramę floriańską do tego, zresztą tak jest skonstruowane, ażeby kolejna część mogła powstać. No myślę się, że ktoś stwierdzi, okej, skoro Tyler Rake, Greyman i tak dalej, wiesz o co chodzi. To jest film robiony dla Netflixa i w tym momencie można, już wiem, że oglądany jest za granicą. Także w Wielkiej Brytanii jest w top 10, zaledwie po 2-3 dniach wyświetlania, więc to rzeczywiście znaczy, że zgadza się. Film jest zrobiony dobry, solidnie, nie jest rewelacyjny, spokojnie, no. Bardzo mi przykro, ale to nie jest film z Chuckiem Norrisem, z Sylwestrem Stallone, z czasów, no, z Van Damme'em, Seagalem. Z czasów, kiedy oni byli najlepsi, najciekawsi, najwspanialsze filmy robili, ale jest to rzeczywiście, powiedzmy, solidny film z Bolo Yangiem, tudzież z Cynthią Rothrock, gdzie jest dużo naparzania, dużo jazdy, a naprawdę ta scena z marchewką pokazuje, że no, nawet teraz coś oryginalnego da się wymyśleć. A więcej Netflixowych recenzji znajdziesz, tak, na tej liście, dokładnie tutaj, więc kliknij.